клево Джейкоб. И еще мам для вас пора легче клепать Майнкрафт. На версии 1.7x. Ну тоже залежит, як играть. Я играю на 1.7.2 Blazing Pack. Значит на 7.10 Blazing Pack, але куплю на 1.7.2 можна на всіх версіях 1.7. Ну і зачнемо один порадник от клікнення опції. Escape опція стерування. Шукаємо Sprint. І можете стандартово є на 2 рази W. Ну і збіндуйте себе на який клавіш хочете. Мій найвигодний є LV Control. I gdy już to zrobimy, to klikamy gotowe, gotowe, powrót do gry. I już teraz możemy biegać normalnie na kontrolu. I to jest właśnie pierwsza rzecz ważna w tym poradniku. Potem wchodzimy przez standard. I już jak to zrobiliśmy, to robimy tak zwane bindowanie. Co to znaczy bindowanie? Bindowanie to znaczy klikanie tak W i bieganie na... i po prostu klikanie tak W. Dzięki temu przeciwnik może dostać knoka i jakoś odlecieć dalej. Też poklepię się tutaj na przykładu, nie? Żeby wam pokazać. Klikamy TW. I teraz tego nie wchodzi. O, mi założył. Ale nawet się nie skupiam, tylko... O, na jednym nie zrobię. Ale nieważne. No i to jest właśnie pierwsza rzecz. Drugą rzeczą jest bieganie też na boki. Czyli jak klepiesz przeciwnika, uznamy, że tu jest przeciwnik, nie? I żeby i przedbiegasz na boki, żeby ciężej cię było trafić. I klikasz przy okazji TW, żeby mu założyć strefę, która pokaże, jak to wygląda z bieganiem na boki. Tak, i przedbiegniemy na bok jeden, na prawo, uznajmy. I klikamy cały czas do W. Widzieliście? Komu poleciał? I mu daje przez to dwa hity na przykład, a mi daje jednego. Tam na one click ogólnie jest sobie słaby. Częściej się krypie na makro. Ale to już mniejsze rzeczy. No i też w sumie ważne jest takim PvP, jak chcesz. Bo teraz społeczność Minecrafta wygląda tak, że prawie 80% graczy ma makro, czy jakieś makro na bloki, czy kto wie co. Więc makro to jak chcecie, to jak dobijecie 20 łapek w górę, to mogę wam podać moje. Mam też makro na bloki, mogę zaraz, które tak wygląda, co nam nie będzie widać. Wyjdziemy. Jakiś świat. Dobra, fajnie, polecam Minecrafta. Widzimy się po przerwie. I pokazuję tu makro na bloki, w sumie to też się mogę podać na, nie wiem, ile tam. 15 łapek w górę, albo jak ktoś będzie chciał, to nawet wcześniej podam. I moje działa tak, że klikam R i patrzcie, jak szybko klikę. A teraz pokazuję, jak na normalnym. Tak możesz robić, im przed chcesz komuś zaorać. Coś takiego, żeby ci w to wchodzi. No ale to już inne. Jeżeli chcecie też przed poradnik z trapów robienia albo z czego jednego, to piszcie w komentarzu. A ja tymczasem dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was do subskrybowania. Cześć i elo!